Zaczynamy podsumowanie dnia w Eska TV News. Adrian Harasim, zapraszam. Rekord Eda Sheerana. Drugi album piosenkarza od ponad 4 tygodni zajmuje pierwsze miejsce na liście najchętniej kupowanych krążków w Wielkiej Brytanii. Płyta zatytułowana X pobiła tym samym tegoroczny rekord na album najdłużej utrzymujący się na szczycie zestawienia sprzedażowego. Najnowsze dzieło Eda Sheerana ma już w domach prawie 400 tysięcy Brytyjczyków. Nowy kawałek Iny. Rumuńska gwiazda muzyki klubowej opublikowała w sieci lyric video do nowego kawałka Good Time, w którym pojawia się Pitbull. Nie jest to pierwsza współpraca artystów. Wcześniej Ina zaśpiewała na epce rapera, a on wystąpił gościnnie w jej tanecznym przeboju Club Rocker. Najnowsze wspólne nagranie promuje nadchodzący krążek piosenkarki zatytułowany Soy Latina. Wpadek reporterskich w wejściach na żywo w internecie nie brakuje. Zdarzają się one wszystkim, nawet najbardziej znanym reporterom wielkich stacji. Pech nie wybiera. Certainly if we look at, you know, the changing complexion of this cabinet compared to the last one, the one yesterday, what we can see is that Adam, do you want to take a pause? Yep. Do you want to take a pause? No, you know, because they've been talking non-stop. You okay? No, I swallowed a fly, that's all right. But I've recovered now. Yeah, exactly. Trzeba przyznać, że wybrnął z tego wybornie. Goście u Pocahontas. Raperzy ogłosili ostatnich wykonawców, którzy pojawią się gościnnie na ich nadchodzącym krążku Reversal. Do Buki, Boo i Kleszcza dołączyli Bezczel oraz WZ, którzy po raz pierwszy spotkają się na jednej płycie. Album ma ukazać się w sprzedaży w sierpniu, a już wkrótce zobaczymy teledysk do kolejnego singla Życie jest piękne. Fred Durst poleca randki. Frontman rockowej kapeli Limp Bizkit zmiękł na stare lata i postanowił wziąć udział w kampanii reklamowej amerykańskiego portalu randkowego. Wokalista nie wystąpił jednak w roli aktora, ale stanął za kamerą 3 spotów promocyjnych serwisu dla zakochanych. W sieci można zobaczyć już pierwszą odsłonę jego dzieła, a pozostałe 2 klipy mają ukazać się już wkrótce. Kilka dni temu w Bostonie odbył się koncert zespołu Aerosmith i nie byłoby w tym nic dziwnego, czy też ciekawego, gdyby nie gość, który niespodziewanie pojawił się na scenie. Myślę, że raczej nie będziecie mieli problemu z rozpoznaniem go wśród muzyków. Puenta może być tylko jedna. Johnny Depp gra świetnie. Internetowy sukces Shakiry. Kolumbijska gwiazda ma spore powody do radości. Wokalistka pobiła kilka dni temu facebookowy rekord i została pierwszą osobą, której profil polubiło ponad 100 milionów użytkowników. Sukcesu pogratulował piosenkarce sam założyciel portalu, Mark Zuckerberg, oznajmiając na swojej facebookowej stronie, że to niezwykły wyczyn niezwykłej osoby. Blues bez Rosji. Napięta sytuacja polityczna we wschodniej Europie nie omija nawet letnich imprez muzycznych. Organizatorzy bluesowego festiwalu w Happy Salu w Estonii postanowili odwołać wydarzenie z powodu obawy o prorosyjskie wystąpienia zaproszonych gwiazd. Wśród nich był m.in. amerykański gwiazdor kina akcji oraz wokalista Steven Seagal, który wielokrotnie wyrażał swoje poparcie dla Władimira Putina. Ponieważ w tenisie nie ma podziału na wagę, wzrosty czy wiek zawodników, czasem na korcie spotykają się zupełnie różni od siebie gracze. Podczas ostatniego turnieju ATP w Kolumbii było to widać, zwłaszcza po meczu. Chyba był już wcześniej na to przygotowany.
Gwiazdy po raz kolejny w Sosnowcu. Eskalator, czyli wakacyjna impreza Radia Eska, po raz kolejny zawita do Sosnowca. Już 8 sierpnia na scenie przy Stadionie Ludowym wystąpią gwiazdy doskonale znane Wam z radia i oczywiście z Eska TV. Tym razem Zagłębie odwiedzą Donatan i Kleo, Grzegorz Chyży, Dawid Kwiatkowski oraz pochodząca z Sosnowca wokalistka podbijająca sieć piosenką Ciemno Marta Bijan. Wstęp na imprezę jest oczywiście darmowy. Robert Plant zapowiada płytę. Frontman kultowej kapeli Led Zeppelin opublikował krótki filmik związany z jego nadchodzącą płytą, w którym opowiada m.in. o swoich muzycznych inspiracjach. Album otrzymał tytuł Lullaby and the Caseless Roar, a jego premierę zapowiedziano na 9 września. W realizacji dzieła wspierał wokalistę jego zespół The Sensational Space Shifters. Weird Al Yankovic nie przebiera w środkach, promując swój najnowszy album Mantadory Fun. Komik publikuje jeden teledysk za drugim, a teraz przed Wami już 7, jeśli można go tak nazwać, singiel z krążka. Tym razem covery w rytmie polki. A jest tego dużo więcej, więc w kolejnym wydaniu Eska TV News zaserwujemy Wam część drugą. Muzeum Polskiego Rocka. W Jarocinie powstało pierwsze w kraju muzeum w całości poświęcone historii polskiego rocka. Od początków big beatu po brzmienia z lat 90. Jarociński spichlerz polskiego rocka pomieścił w sumie kilka tysięcy eksponatów, takich jak kasety, płyty czy plakaty, a także niepowtarzalne pamiątki od legendarnych artystów, w tym m.in. słynną gotycką suknię Anny Ortodox oraz pierwszą gitarę Andrzeja Nowaka z kultowej kapeli TSA. Film o Alaya. Producenci filmowej biografii wokalistki znaleźli w końcu odtwórczynię głównej roli. Będzie nią Aleksandra Shipp, gwiazda popularnej stacji telewizyjnej dla dzieci i młodzieży. Obraz Alaya, More Than a Woman, powstanie na podstawie głośnej książki o zmarłej tragicznie artystce, a jego premierę zaplanowano na przyszły rok. Okazuje się, że wszystkie największe przeboje można przerobić w jednym stylu. Udowadnia to amerykański komik Weird Al Yankovic, a na swoją najnowszą płytę wybrał kilkanaście hitów i zaśpiewał je do rytmu polki. Oto druga część jego nowego klipu. I wear your granddad's clothes, I look incredible. I'm in this big old coat from that thrift shop down the road. Hey, he wears your granddad's clothes, that's right. He looks incredible. I do. He's in that big old coat, it's from large. That thrift shop, hey, down let's the road. Go. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up, this is super awesome. She's up all night till the sun. I nie boję się tego powiedzieć, niektóre wersje są całkiem niezłe. To było podsumowanie dnia w Eska TV News. Adrian Harasim, dziękuję i do zobaczenia.